szkoła 95. Wspaniały stój będzie dla was, ale po dziewiątej dopiero, więc teraz się nie rzucajcie państwo. Przepraszam bardzo, nie. Winko można popijać, bo specjalnie otworzone, żeby czekać. A czas na tę świętą godzinę schodzimy wam, no, naszymi drogimi gośćmi, którzy przybyli tu specjalnie dla was, ażeby tą dekorację Janiny Garyckiej uprzyjemnić wam świąteczne oczekiwanie na godzinę dziewiątą. Pan Morek będzie was kręcił, będzie można dostać u niego fotografię z tego dostojnego dnia. Słuchajcie, szanowne i szanowni, pierwsze 15 minut oczekiwania można naturalnie pić, można wychodzić, wchodzić, jeszcze nie łamać się opłatkiem, bo nie, mam bardzo dużo opłatków, ale schowanych, żeby państwo nie za wcześnie zaczęli swoje życzenia, bo to naprawdę będą niezwykłe życzenia, bo ten rok jest bardzo ważny i na szczęście się kończy już niedługo i ta Wigilia jest jedną z najważniejszych radosnych świąt, które jak gdyby poprzedzają przyszły rok znacznie lepszy. No, ale słuchajcie, zanim nastąpi ten uroczysty moment, zanim Kuba Kosiniak przeczyta fragment Biblii o Narodzeniu Pańskim, zanim to wszystko będzie w ciągu następnej godziny, słuchajcie, tylko nie bardzo wiem, pani Elu, z jakiej szkoły 95 szkoła przygotowała specjalnie dla was niezwykłe przedstawienie, bo dzieci zawsze rozczulają, a następnie będą rozczulały was dość krótko, więc jeżeli pięknie, to tym bardziej poklaszcie. A potem, żeby was jeszcze bardziej zmobilizować, żebyście czekali na święty moment wielkiego przywitania i uścisków i życzeń, które będziemy sobie składali, no piękne kolędy odśpiewają nasi piwniczni artyści. Słuchajcie, a dzieci ze szkoły numer 98 w Krakowie, jest tak, 95 niezwykłej szkoły, trzeba propagować szkoły, bo szkoły nie mają pieniędzy, szkoły są biedne, ale dzieci dzisiaj nie wymagają specjalnie pieniędzy. Żeby dzieci polskie są godne, jest jeden obcokrajowiec, niech patrzy na nie i wie, że nie żyje, ale możecie w razie czego dać im coś do ręki, na cukierki, choć ja nie lemuj. Witam państwa. Jeżeli Aniu, to jest niezwykłe wobec dla niezwykłemu zdarzeniu, co nasi zapiszą na sąd, szkoła 95 przedstawi krótki program. Słuchajcie, Małgosiu, bo to
właściwie było słuchaj. Antoś. Antoś nie mógł głosować. To trzęsie mi się serce z wrażenia. Ela i Jacek, nasi piwniczni artyści, przygotowali piękną dekorację, a sam wielki nasz muzyk Preissner, to ci też wielcy są, ale wielki muzyk Preissner, kompozytor znany na całym świecie, wstań, pokaż się, żeby Państwo widzieli. Słuchajcie, będzie akompaniował dzieciom ze szkoły 95 na fortepianie swoją własną kolędę. A więc, szanowni zebrani, no, zaczynamy tę noc w imię Matki Boskiej, Józefa Nieszewca, tylko on był ten wcieśny. Jestem Pana Jezusa. Mógł być Szewcem. Rozpoczynamy. Szkoła 95 będzie Wam skracała czas, jak powiedziałem, oczekiwania. Rozgadałem się, ale jak widzę Agnieszkę, muszę gadać, bo ona jest przerwa. Padał śnieg, cichy, cichy, cichutenki przyszedł świt, a to świat cały biały, bielusienki. Jakby ktoś świata skroń gładził chłodem białe ręki i powiedział szeptem doń, nic się nie bój, mój maleńki. Zaśpiewają piwniczne kolędy Grzegorz Turnał i Jacek Wicicki, a potem chwila koncentracji i będziemy się dzielić opłatkiem. A więc posłuchajcie naszych piwnicznych kolęd, posłuchajcie, a potem chwila zamyślenia, kontemplacji, pragnienia szczęścia za chwilę między nami. W tej kolędzie kto to będzie, każdy się ucieszy. A kto ma co podarować, niechaj prędko spieszy. Dać dary z tej miary dla Pana Małego, by nabył po śmierci zbawienia wiecznego. U Was stary przyniósł dary masła na talerzu, sobek parę gołąbeczków, jeszcze w pierzu, ziołdomek, gomułek i jajeczko w gęsie, a Bartek nie miał co dać, stare kości trzęsie. Falek sprawił tłuste raki, nie tylko z wieczora, nałożył się dwie kobiele, biegł z nim przez pola, a szystra tam.
szaty podał swe podatki, a pilcy targali z pobieliny raki. Co podarować, niechaj prędko spieszy. Dać dary z tej miary dla pana małego, by nabył po śmierci zbawienia wiecznego. Posłuchajcie piosenki o karmie. Janina Garycka, biedna, leżąca w cierpieniu. Ona czy chora? Tak, tak, spadła ze schodów, jak chora. Tak. A więc o karpiu na cześć Janiny Garyckiej. No. Teraz pozdrawiam Państwa także i życzę Wam wszystkiego. Wiwat kolęda, wiwat gwiazda z aniołem, wiwat kolędnici, wiwat osiołek z kołem. Kiedy pójdziesz pod karpia świątecznego naklepasz, to już nie myśl o niczym, na choinki nie bacz, ale wejdź między szafliki i wanienki z rybami i doszukaj się królewskiego karpia nad karpiami, karpia nad karpiami. Wiwat kolęda, wiwat gwiazda z aniołem, wiwat kolędniki, wiwat osiołek z wołem. A oto przykazania w czasie ryby kupowania. Karp ma być żywy, zupełnie żywy, nie otwarcie. Ma się pluskać w pianie, albo prosto stać w wodzie, jak wartownik na warcie.
zaś każdy co się słania i co biały brzuch odsłania, czem poznajmia, że się dusi, taki niechaj cię nie skusi. Nie dam ci radę, nie wiesz tego co ma strzela bladę, bo to chorobita sztuka, a gdy ma oczy padłe to starzec, ty młodego szukaj. Krakowego, elastycznego, co ma łuski duże jak złote dukaty, i wąchaj go, choć sprzedawcy się krzywią, bo nie ma pachni szlamem, tylko młodą rybą, a młodą rybą. I takiego zdrowego, wesołego zapłać i szybko do domu. Tam go połóż na stół i zaklucz kluczkiem zgrabnie. Potem karpia płatanie na łby otworz do gora. Wnętrzności wyrzucanie, oczu wyłupywanie, solą przutrem nacieranie. Bladą karpia duszą niech się zabawią dziadki, a łuskę złocistą schowaj do szufladki, co przynosi do Wiwat gwiazda z aniołem, wiwat kolędniki, wiwat osiołek z wołem, wiwat! Wiwat kolęda, wiwat gwiazda z aniołem, wiwat kolędniki, wiwat osiołek z wołem. Koniec. A skupcie się naprawdę, pomyślcie nie o sobie, a o Bogu w tym cudownym dniu i o tym, jak się narodził. Ewangelia według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, powinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Patki do swoich dłoni i ściskajcie się serdecznie, gorąco i życzcie sobie wszystkiego, wszystkiego dobrego. Nadszedł czas święty, czas Wigilii. Szanowny Panie, szanowne Panie, szanowni Panowie. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.
Żeby mózg został na swoim